Powiem. Stoimy, męska postawa. Uwaga, 3, 4. 3, 4. Zaczyna DRN. Temat dla DRN-a to? Temat dla ciebie to godzina na myślenie. Godzina na myślenie. Dobra. Hej. Godzina na myślenie, mi wystarczy jedna runda. Godzina na myślenie, kurwo, mi wystarczy sekunda. Teraz sobie wieszam, napierdalam sobie tutaj tego leszcza. Godzina na myślenie, taka prawda, jestem tu na scenie. Nawija to teraz, kurwo, jeba na podziemie. Godzina na myślenie, 60 minut. Ciebie, kurwo, tu zostawię z tyłu. Wierzę sobie na pętach, tak naprawdę jadę tutaj tego klienta, tak naprawdę jadę łaczku, wypierdalaj kurwa. Dobra. Ej. Godzina na myślenie. Jednym punchem tu rozpierdolicie teren na tej scenie, pokażę co to jest podziemie. Taka prawda, zajawka we mnie drzemie. 60 sekund, 1 minuta. Wypierdalam cię ze sceny, kurwa, z buta. Koniec. Jojo, dawaj temat. Twój temat to skok z 5 metrów. Skok z 5 metrów, okej. Jo. Dobra. Jeba na podziemie, ja tu jadę, kolego. Ej, ewidentnie, mordo, się nie uczyłeś, kurwa, polskiego. A wiesz dlaczego, kiedy padam słów, mam bez liku? To jak przypadki, tego lamusa mam na celowniku. Okej, ja tu jadę, kurwa. Ej, ten typ mi tutaj mówi o jakichś rundach. A wiesz dlaczego, kiedy padam, jadę, to jest ciota. Jestem Mike Tyson, on przede mną spierdala jak gołota. Yo, dobra, to jest techniczny knockout. Kiedy padam na bit, no to jestem dobry na blokach. Mówi, że jestem leszczem, ziomie, to jak Biblia, taki to ja, kurwa, apostołowie. Dobra, ja tu jadę teraz dziwkę. Tej pizzie wymrużę apokalipsę. Czekaj, kiedy padam, jesteś zwykłym cipą. Jak nawijam, to temu typowi się robi łyso. Ej, wiesz co, jestem dobry męcze. Chodź, jak chcesz, to sobie mordę chociaż zrobimy zdjęcie. Jestem i przebiję mu piątkę. Masz po tej bitwie zajebistą pamiątkę. Po 30 sekund odpowiedzi bez tematu. O kurwa. Słaby chemsy, tutaj obracam kurwo proch. 250 metrów, mówi Kamil Stoch. Taka prawda, sobie teraz wieszam. Napierdalam sobie zawsze tutaj tego leszcza. Jak masz jakiś kurwa problem, słuchaj na fejsie. Jesteś złodziej, pierdolony fejsie, sprawdzaj bez kitu. Widzę w lubię takich zawodników. Taka prawda, jadę bez przerwy. Przyjechał Adi, kudelec, kurwa, koszerny. Wjeżdżam teraz tego łaczka. Napierdalam sobie, robię tutaj rap gra. Typie, Adi trzyma. Potem potrzymasz, kurwa, mojego kija. Ale kiedy potem? Dobra. Yo, jaki Kamil Stok to jest ściera? Mówcie mi Kamil Stok i dzisiaj będę miał koszulkę lidera. Yo, a kiedy wpadam, rzucam pancze, jakieś kurwa mordo skoki narciarskie, a ten DRN przy mnie ma kłopoty, a ja od jury dzisiaj dostanę najwyższe nocy. Yo, ej dobra, jadę ziomek, kiedy wpadam, ty nic tu nie osiągnąłeś, twoja dupa jest tak gruba ziomek, jak ktoś ją przeleci, dostaje krzywkę, bij Eri na rumorem. Yo, ej dobra, ja jadę taki skutek, ona jest tak stara, że nazywam ją mamutem. Yo. Czy według was lepszy był DRN? Czy może lepszy był Adi? Proszę jury o głos. Bez żadnych spekulacji i kontrowersji, lepszy był Adi. Wow!